Psychicznie jestem wszystko wykończona. No. No bo mi nikt... Ja nie mam tutaj nikogo, kto mógłby mi pomóc. Jestem sama, rodzice są cichanowie, nie będę ich obciążać tym. Starsi ludzie, 75-letni. Tylko dzwonię do mamy i mówię, wjechała mi policja, pewnie mnie zatrzymają, nie denerwuj się, nie będę miała telefonu przez następne 24H. Witam na kanale, ja jestem Dramcia, to jest kolejny odcinek z serii Doda 12 kroków do miłości. Jak nie widzieliście poprzednich, to zapraszam, playlistę znajdziecie tutaj w rogu ekranu. Dobra, jestem mega ciekawa, więc przejdźmy do 9 oraz do 10 randki. Słyszę, tak, słyszę, kto mówi? Doda. Doda, Dorota? Dorota, Doda Radczewska. Jaka niespodzianka, cześć Dorota. Cześć. Kurczę, powiem wam tak, przerwę w połowie zdania, ale mam dobre przeczucie. Po tym głosie wydaje się to fajny, inteligentny mężczyzna. Słuchaj, cieszę się bardzo. Słuchaj, chciałem cię zaprosić w pewne wyjątkowe miejsce dla mnie, do którego lubię wracać. Tak. Rozumiem, że mogę cię zabrać poza Warszawę. No pewnie, możesz, a daleko? Do Konina. Przepraszam, pozdrawiam ludzi z Konina. Tak na marginesie chciałabym powiedzieć, że to jest bardzo miłe, kiedy ktoś chce nas zabrać w miejsce, które jest dla niego szczególne. Bo to już trochę zwiększa rangę tego spotkania i pokazuje, że jesteśmy dla kogoś ważni, że chce się z nami tym podzielić. Ja na przykład wolę takie randki, niż jakąś taką turbo drogą restaurację. Chociaż oczywiście dla kogoś droga restauracja może być szczególnym miejscem, no też tak może być. Ej, wyobraźcie sobie, że ten koleś zabierają do drogiej restauracji, bo na przykład mówi, tutaj się oświadczyłem mojej byłej. I co? Ważne miejsce? Ważne miejsce. Wiesz co, chciałem się zaprosić na kolację, która będzie na zewnątrz. Czyli może jednak kolacja w miejscu, gdzie się oświadczył. Więc chciałbym się, mogę cię prosić, żebyś ubrała się elegancko, seksownie. A jeśli chodzi o kolorystykę, to już według twojego uznania. Do zobaczenia. Pa. Przyjdę w worku na śmieci i na kartofle na głowie. Co to w ogóle ma znaczyć? Ubierz się seksownie. To ty się ubierz seksownie. A to prawda, tutaj też mi zaminusował. Już myślałam, że ona tak się ubrała na te kolacje, bo z tym ostatnim Massimo, no to bardzo się wyszykowała, ja byłam w szoku. A to tylko pan Leszek, to tam wiecie, to tam można akurat przyjść w worku. Ja w ogóle nie sądziłam, że jestem aż takim introwertykiem. Ja wiedziałam, że jestem, ale ta ekspozycja na te spotkanie towarzyskie wyssała ze mnie energię. Ja powiem wam, że jak zamieszkałam sama, to bardzo polubiłam spędzać czas bez ludzi. Także rozstania, nawet jeżeli są bolesne, bardzo dużo nas potrafią nauczyć o nas samych. W życiu normalnym, bez kamer, zrobiłabym sobie jedną randkę w miesiącu i 29 dni bym musiała odpoczywać od tego. Ja się trochę nie dziwię, Dodzie, bo to jest 9. randka. Nie wiem, w jakim przedziale czasowym to się wszystko dzieje, ale załóżmy, że miesiąc ma 30 dni i ona ma 12 randek. To ona standardowo, co? Ona chodzi na randkę co 2,5 dnia? Ja się nie dziwię, że ona by chciała odpocząć. No mówię, pojechała do Konina. Wait. Zaraz się dowiem, co jest w Warchatach. Warchały, przepraszam. Jest jezioro i Świętajno. Czym jest Świętajno? Jeziorem. Dobra, ja tak nie narzekam, Mazury są spoko. Idealne mam buty na trawiaste podłoża. Jeszcze w piasek mogę iść. Ale w ogóle bardzo ładnie tu. Ale już jak dojechałam na te Mazury, to byłam zadowolona, bo miejsce było piękne. I co, pewnie myśleliście, że to, nie wiem, Dubaj, a to Warchały. No, ciągnij, w sensie do góry. Jarek, jestem bardzo miło. Kurczę, dziwne było to powitanie. Takie troszkę szorstkie, takie niepewne. Zobaczymy. I wracają do Warszawy. To była szybka randka. Jak ci minęła podróż? Wiesz co, trochę jestem zmęczona. Nie wyżywaj się na mnie za to. Ja mówię, Boże, im później będzie to spotkanie, tym bardziej się na mnie w ogóle, wiesz, będziesz wyżywała. No to trochę tym gorzej prawda. Dla mnie. Trochę prawda, no. Gościu, mówię, ja w ogóle pochodzę z Warszawy, mieszkam w Warszawie, także podejrzewam, że w ogóle gdzieś daleko siebie mieszkamy, bo wielokrotnie się tam na Mokotowie gdzieś widzę. O nie, on ją zna. To może być jakiś stalker. Jak on teraz wystrzeli z tekstem, że na przykład... Widzę cię codziennie o 6.50 na wybrzeżu Kościuszkowskim, spacerujesz. Przypadkiem cię tam widzę z okna, z odległości 30 metrów. Ale miałem taki pomysł, żeby tutaj cię zaprosić do siebie, do domu. Trochę jakby nie wzięliśmy pod uwagę, że jest długi weekend i że my do korki, tak się wszystko się przedłużyło przez to trochę. To fakt, Boże ciało, no. Tak z ciekawości zobaczymy, kiedy nagrywaj ten odcinek. 16 czerwca.
Mhm. Który chodzi spać? O 23 leży już w łóżku, choćby skały srały. No, to dzisiaj nie ma szans. Dlaczego? No bo jesteśmy 3 godziny od Warszawy. Także zapraszam się na kolację w ogóle do mnie. Gdzie jest kelner i kucharz, wiesz, profesjonalny. O, ekstra, szkoda, że tak późno. Nie, mam wrażenie, że jadłeś. Serio? Jem do 19 max. O niej co, na nic nie zje? Właśnie, ej, jak jesteś dobrym stalkerem, to powinieneś wiedzieć, o której godzinie Dorota je. Ja myślałam, że on po prostu Warchały nazwał swoim domem. On naprawdę ją zabiera do swojego domu. Powtórzę się, na pierwszej randce nie chodzimy do domów obcych ludzi i nie zapraszamy ich do siebie. Nie. Jak nie masz naokoło kamer i 30-osobowej obstawy, to nie idziesz do domu obcego typa albo obcej typiarki. Ale hit. Ej, wiecie, co by było zajebiste? Gdyby ona miała 12 randkę z Filipem Zabielskim. I Filip Zabielski też ma basen. Ale czajcie, są na Mazurach. Ona wysiadła przy tym jeziorku i zamiast zorganizować tam jakiejś romantycznej kolacji, to on jedzie z nią do swojego domu, gdzie jest basen. Dzień dobry. Czemu on się nie odzywa? Ja takie pokłady nadziei w nim kładłam. A on... Póki co jest taki... Nawet nie mam słów, bo on też się nie odzywa. I co, tak sam siedzisz w tym domu sobie? Jest to nie, no, mieszkam na Warszawie, cały czas, na Mokotowie. Tam mam firmę swoją, zajmuję się nią. Ten dom cały czas jest wynajmowany praktycznie. Czym? Znowu mam problemy ze słuchem, a myłam dzisiaj uszy. Przyjeżdżam, jak mam, wiesz, wolny czas, żeby spędzić, ale głównie jakby tutaj raz na kilka miesięcy jestem. Słucham? Spędzicie, prawda? To jest tik nerwowy. Bo jest taki problem. Że ja nie jem po 19. No właśnie, okazało się, że Dorota nie je po 19, Doda. Także Doda nie je po 19, także ale nie wiedzieliśmy o tym wcześniej. Ja się zastanawiam, czy jak ona się nie przedstawia innym jako Doda, to czy ona podświadomie sama siebie nie wpycha do tej kreacji, jaką ludzie znają z telewizji? Lubisz pić alkohol? Wiesz co, niedużo. Trochę na imprezie, symbolicznie raczej niedużo. Na pewno nie upijam się na pewno. Czy miałeś takie myślenie, że być może jednak jest przyzwyczajony do zmniejszenia napięcia alkoholem? Miałam chłopaka, który miał problemy z alkoholem, zresztą chodził na AA. Doda zadaje pewne pytania partnerom, żeby podświadomie włożyć ich w ramy różnych typów mężczyzn, z którymi się już kiedyś spotkała. To jest bardzo ciekawy mechanizm i w sumie to jest temat do zastanowienia, czy my również podczas spotykania kogoś na przykład na randce nie zadajemy pytań, żeby po prostu utwierdzić się, że ta osoba na przykład nie jest kolejnym Maćkiem, kolejnym Krzyśkiem, kolejną Anetą, Żanetą. Ze mną się nie napijesz? Nie, no zrób to dla mnie. No napij się. Jezu, jakby to było nie wiadomo jak ważne. No nie rozumiem tego, no to tak samo jakbym postawiła, nie wiem, truskawki albo jakieś, nie wiem, jedzenie. Ze mną nie zjesz tych truskawek, to tak mówi, nikt tak nie mówi. Fajnie, że Doda o tym wspomina, bo z jednej strony facet przygotował kolację i miło by było, gdyby ona skorzystała z tego, że napracował się dla niej, bądź jego kucharz się napracował. Z drugiej strony naciskanie i wywieranie na kimś presji jest turbo słabe. I pewnie niejednokrotnie wielu z nas spotkało się z takimi sytuacjami, jak Doda, że ktoś mówił, a to tylko jedno piwko, to tylko jeden kawałek ciasta, albo na przykład babcie często tak robiły, że mówiły, no zjedz do końca, żeby babci nie było przykro. Myślę, że kiedyś w ogóle na to nie byliśmy wyczuleni, a teraz się nie dość, że zauważa te mechanizmy, to zwraca się też uwagę na to, że to nie jest w porządku. Używam alkoholu, to było nic dobrego, bo mam swoje biznesy, mam swoje jakby sprawy, zaniedbywałem wszystko, zaniedbywałem relacje. No i Doda teraz usłyszała coś, co może być dla niej red flagiem, bo ten mężczyzna powiedział, że był w jakimś tam nałogu alkoholowym, tak zrozumiałam. A to dla niej oznacza, że nawet jeżeli sobie przewartościował pewne rzeczy, to może do nich kiedyś wrócić. Tak wnioskuję po tym, co mówiła o tej randce z tym Vegą Massimo. Oczywiście jak zwykle zabawiałam się w tego moralizatora. To jak my wszyscy tutaj oglądając ten program. Jeżeli widzę, że jestem jakąś opcją, albo chociażby spycha mnie na drugi plan, od razu kopię go w dupę. Ale dlaczego ja mam poświęcać karierę? To nie jest żaden wyznacznik bycia numerem jeden. Ja umiem tak sobie gospodarować czas. On powinien to zrozumieć. Że on nigdy nie odczuje, że moja kariera jest ważniejsza. Mogę zagrać na pianinie? Ty? No mogę? Pewnie, że zagraj, no co się pytasz? Ale wystrzelił jak Filip z konopi. Moja kariera zaczęła się 2 dni temu. Mogę zagrać na pianinie? Szczerze mówiąc, to był pierwszy chłopak, przy którym poczułam się tak, jakby w ogóle nie było kamer. Tak jakby normalny chłopak zaprosił mnie na normalną randkę. Więc wywnioskowałam z tego, że już mu się wcześniej podobałam, gdzieś tam na mnie polował. I czuć było tą, po prostu takie męskie zainteresowanie kobietą. Dał mi to odczuć.
Z jednej strony Doda mówi o tym męskim zainteresowaniu i na pewno ono jest, z drugiej strony brakuje takiego flirtu w rozmowie. Także może po tym pianinku coś zaiskrzy. Jaka to melodia, Dorota? Doda. No. Jeśli on zagra jej piosenkę, to ja jednak będę podejrzewać, że ma coś ze stalkera. Ma jaka? Nie wiem. Serio? Nie wiem. No bardzo ładnie, masz rozstaw tych kciuka do tego, do małego, jak i duży, nie? Tak? Wiesz co, no zobacz, mam w ogóle... Tego jeszcze nie było w żadnym odcinku, że ten koleś tak się do niej zbliżył. Czyżby coś się zaraz miało zadziać? Ja się boję. Ale dobrze to mnie mi operujesz, słuchaj, to jest to potencjał. Dziękuję. Myślałam, że ją obejmie, że coś się będzie działo. Większe emocje w kinie miałam ostatnio, jak byłam na The Twin. No dobra, no to opowiedz teraz coś o sobie. Praktycznie całe życie byłem w związkach. Więc to jeden mój związek rozpadł się przez to sytuację, w jakiej się znalazłem życiowej. Jakby byłem w strasznym dołku i to jakieś tam miałem wtedy problemy z prawem i ta osoba mnie wtedy zostawiła, jakby potrzebowałem wtedy ją bardzo. No, to również mogło zaminusować, bo Doda może pomyśleć, że no, miał problemy z prawem. Problemy z prawem mnie nie przerażają, bo sama nie wychodzę z sądów. Do sądu się nie idzie po sprawiedliwość, tylko po wyrok. A ty siedziałeś w więzieniu? Uuu, on to powinien zagrać na pianinie. Dum, 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 dum. A ty siedziałeś w więzieniu? Długo? Tylko 7 miesięcy. Hu, 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 moi drodzy. Teraz jest pytanie do Dody. Co ty na to? Coś czuję, że ta wiadomość mogła go przekreślić. Bardziej mnie to więzienie zmartwiło ze względu na to, że ja już naprawdę nie chcę mieć problemów przez facetów. Ja wszystkie moje problemy z prawem mam przez facetów. No i tak jak myślałam, facet zaminusuje. Jednocześnie, oczywiście my nie znamy tej sytuacji, nie wiemy za co siedział, jak to wszystko wyglądało. Przeszkoda, że mogę być takim facetem, który jakoś tam ma taką przeszłość, nie mówię nie. O mnie. Ja szanuję to, że on jest bezpośredni i że mówi o tej przeszłości. Gorzej jakby coś ukrywał i ona by się o tym dowiedziała na drugiej randce. Nie wiem za co siedział. Nie wiem, czy to te waty, czy nie waty, jakie tam były problemy, czy to finansowe, biznesowe, czy bardziej jakieś rozwoje, o co tam chodziło. Jeśli on siedział za jakieś problemy finansowe, to bardzo dużo straci, bo jestem pewna, że Doda, jak i zresztą wiele osób, nawet nie tyle kobiet, co w ogóle ludzi, którzy chcą być w związkach, to nie chcą być osobami, które mają problemy finansowe. Oczywiście są osoby, które na przykład poznają kogoś, kto jest mega dłużnikiem i zakochują się w tej osobie i wiążą się. Tak, niemniej jeżeli ktoś się nie decyduje na taki związek z tego powodu, no to też trzeba to uszanować. Zabrakło mi tej informacji. Więc jakby jego czyny się dla mnie liczą, a nie konsekwencje, które były wymierzone w stosunku do niego. Ja liczyłam na to, że ten koleś powie, dlaczego siedział. Ale skoro Doda mówi o tej randce już po, no to znaczy, że nikomu o tym nie powiedział. Bardzo oryginalna Dorota. Mogę powiedzieć Dorota? Doda? Tak? Ja Doda, Doda, no. Tak? Jestem oryginalna, ale jestem też bardzo zdyscyplinowana. Wyjątkowa, czyli wyjątkowa. Przede wszystkim. Myślisz? Myślę, że tak. Dzięki. To dobry komplement. Coś tam w końcu zaiskrzyło, ale obawiam się, że jednak aspekt tego więzienia może go po prostu przekreślić. Czy z Jarkiem widziałaś jakieś analogie do tych swoich doświadczeń z przeszłości? Trochę boję się, że mogłyby być. Aha. Wiesz, 34 lata, dom Mazury, baseny, to tamto, no i nowa S-klasa, 7 miesięcy w więzieniu, no... Wszystko mi się układa, jak jestem sama. Jak się pojawiają moi partnerzy, to potrafią mi po prostu wszystko. Ty szukasz takiej stabilizacji, tego spokojnego faceta, a przyciągasz trochę takich facetów złych, bo którzy... Bo oni nie chcą przez mój wizerunek. Oni chcą ale ty ich wybierasz, dębę. Ale Doda, ty ich wybierasz tak naprawdę. A to jest słuszna uwaga. To nie jest tak, że oni przychodzą, a ty mówisz, o kurczę, no to jesteśmy w związku. No nie, ty też decydujesz o tym wszystkim. A ciebie przyciągnęłam? Tak. Czyli jesteś zły? Nie. Czyli nie przyciągam złych. Ja tylko chciałam powiedzieć, bo ostatnio analizowaliśmy mowę ciała, że on mówiąc nie, wykonał gest nie. Czyli jego mowa ciała nie przeczy temu, co mówi. A powiedz mi, jakiej ty dziewczyny szukasz? Inteligentnej, mającej swoje zdanie. Przedsiębiorczej, z którą też mógłbym realizować jakieś tam moje plany biznesowe. Inwestować na przykład, która by mi doradzała w takich kwestiach życiowych, bo no, jakby no, nie jestem nieomylny, potrzebuję takich rad czasami. Wydaje mi się, że całkiem zaplusował tymi słowami, bo on nie powiedział o tym, że potrzebuje matki, tylko że szuka partnerki, osoby, która tak jakby idzie koło niego. Ani przed nim, ani nie za nim. Z którą, nie wiem, można konie kraść. A Doda lubi konie. Ja szukam takiego łobuza z zasadami. Mhm. Czyli takiego, takiego Janusika na przykład, albo takiego, wiesz, Robin Hooda. Dlatego tak ważne jest dla mnie, żeby już nie wiązać się z kimś,
kto ma te problemy z prawem. Wydaje mi się, że też chodzi o to, że jeżeli facet by miał jakieś problemy, to umiałby je sobie rozwiązać, a nie zrzucałby je na barki Dody. Nie zniosę psychicznie tej policji w domu, nie zniosę tych spotkań na prokuraturze. To trauma jeszcze w tobie żyje. Straszne to jest, okropne. Ja po prostu mam psychicznie jestem w to wykończona. No. No bo mi nikt... Ja nie mam tutaj nikogo, kto mógłby mi pomóc. Jestem sama, rodzice są cichanowie, nie będę ich obciążać tym. Starsi ludzie, 75-letni. Tylko dzwonię do mamy i mówię... Wjechała mi policja, pewnie mnie zatrzymają. Nie denerwuj się, nie będę miała telefonu przez następne 24h, bo pewnie mi zabiorą. Cały czas prześwietlają mi ten telefon. Prywatne zdjęcia, prywatne nagrania, prywatne SMS-y. Non stop im to daję. Daję im hasła do moich maili. Wszystko, bo chcę im pomóc, żeby oni rozwiązali tą sytuację z różnymi rzeczami, o które oni mnie oskarżają, a ja nie chcę. Ja chcę im pomóc. Pomyślałam sobie, że Doda jest taką niezależną kobietą, która przeżyła dużo różnych trudnych sytuacji i jest przyzwyczajona do tego, że musi sobie z wieloma rzeczami radzić. Przybiera taką zbroję tej silnej kobiety, ponieważ w ten sposób też chroni swoich bliskich. Jednocześnie pozbawia się swojej prywatności, udostępniając swój telefon czy hasło na maila. I wydaje mi się, że to jest też jeden z powodów, dlaczego ona szuka tego partnera. Bo ona jest po prostu zmęczona tym, że cały czas musi wszystko dźwigać na swoich barkach. I dużo łatwiej by jej było, gdyby ktoś wziął część tego bagażu, przytulił ją, powiedział: Doda, ej, wszystko będzie dobrze, jesteśmy w tym razem, nie musisz być non-stop najsilniejszą kobietą na świecie. I ta refleksja nie tylko odnosi się do Dody, ale ogólnie do wielu z nas. Mówię to w formie żeńskiej, ale oczywiście może to też działać w drugą stronę. Mamy ten stereotyp mężczyzny, który musi być silny, musi być głową rodziny i tak dalej. A zapominamy w tym wszystkim, że jesteśmy po prostu ludźmi. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Kto to jest? Czy to wróżbitka? Wróżbitka! Zajebiście! Ogólnie jesteśmy w programie, który ma na celu eksperyment. Ej, jaram się! Uwielbiam takie rzeczy! Nie spodziewałam się, że to będzie w tym programie. Naprawdę jestem tak ciekawa. Eksperyment na żywym organizmie, czyli na mnie. Mhm. Spotykam się z 12 różnymi mężczyznami. Muszę wybrać 4, a później jednego. Na razie miałam 9 randek i nie podoba mi się nikt. Może jedna osoba, max. Myślę, że ten koniecz najbardziej się podoba. Ginekolog był bardzo przystojny, aczkolwiek no trochę dzieciak, tak jak powiedziała Doda. Ten poprzedni mężczyzna z dzisiejszej randki, no niestety ze względu na tą przeszłość kryminalną, duży minus. A tak w ogóle to chciałam powiedzieć, że co to była za dziwna cenzura, która leciała takim paskiem? Może dlatego, że to eksperyment. Może dlatego. Taka ciekawostka, co tutaj robi wróżka, ja mówię wróżbitka, taki mój nawyk. Co ona tutaj robi nad ogniem? Oczyszcza energetycznie karty. Siebie. Jesteś taką babą z jajami, jak to się mówi, silną kobietą, zdecydowaną. A z drugiej strony masz bardzo romantyczne podejście do uczucia, chciałabyś uczucia naprawdę. Ja bym chciała zobaczyć te karty, czy któreś są na przykład odwrócone. Halo, powiększam to sobie w Paincie, bo to jest mój ulubiony program. Tu widzę... Chuj, kurwa, nic nie widzę z tych kart. Wszystkie są przodem z tego, co widzę. Jeśli chodzi o silny charakter, to zgaduję, że ona mówi tutaj o tej środkowej karcie, czyli takim władcy. A jak wpiszę w ogóle wróżka Warszawa, to co mi się pojawi? Jest! Pani Hanna! Otwarte dziś do 20. Poproś o wycenę. Ej, ciekawe ile to kosztuje. A nie, kurczę, musiałabym podawać dane, to nie. Ona dodała w galerii to, że była w telewizji. Pani Regelindo, pani nie musi robić zdjęć telewizora. Ja mogę pani screena zrobić. Tak jakbyś właśnie marzyła o prawdziwym uczuciu, o spotkaniu kogoś wyjątkowego, a jednocześnie przyklejała to karteczką niemożliwe, bo ten realizm się przebija do tego, a to niemożliwe bierze się z doświadczeń. Problem silnych kobiet polega na tym, że przyczepiają się do nich słabi mężczyźni. Wow, bardzo ciekawe słowa. Ja nie tyle powiedziałabym, że słabi mężczyźni, co mężczyźni, którzy potrzebują silnych kobiet. Jeśli jedna osoba ma bardzo silny charakter, to trudno znaleźć równie silną. Pytanie, jakiego mężczyzny szukasz? Szukasz uległego? No nie, bo się zanudzisz. Ja bym też powiedziała, że dominujące kobiety przyciągają mężczyzn, którzy chcą być im ulegli. Nie powiedziałabym jednak, że są słabi, tylko że po prostu mają takie preferencje. Pojawi się mężczyzna,
odpowiadający temu zamówieniu do Pana Boga, które składasz, na pewno jest coś na rzeczy, tylko pytanie, czy to weźmiesz? Tutaj znowu się pojawiły karty, więc ja chcę je zobaczyć. Jest słońce, więc to jest dobry znak. Ale w tym wypadku, w zależności od nastroju, albo będzie to hura, albo zrobisz unik. No i nie uciekaj, no. Bo to jest taki trochę dziecięcy unik. Czyli w sumie wróżka powiedziała nam, nie bój się, Doda, a spotkasz kogoś wyjątkowego. Przejdźmy do drugiej randki. Hi, how are you, Michael? Boże, myślałam, że tam Marty Renty siedzi. Ta koleżanka Oliwia wygląda tak jak Marty Renty. Na spotkanie z Michaelem ty zabrałaś ze sobą ekipę. A to ona z nimi jedzie na to spotkanie? Boże, Doda. Narzekałaś na przyzwoitkę, narzekałaś na córkę. Ja też narzekałam. Po czym bierzesz ekipę na randkę? Stwierdziłam, że fatalnie wyglądam, że jestem w ogóle beznadziejnie brzydka, gruba. Już chciałam odwoływać tą randkę. No, tutaj wyszli naprzeciw moi przyjaciele, którzy mówią, a daj spokój, fajnie będzie, szkoda faceta. No i powiedzieli, dobra, to pójdziemy z tobą. Jak oni mi to zadeklarowali, to sobie pomyślałam, że może tak dam radę. No nie. Ten koleś w ogóle zobaczy nie dość, że mnóstwo kamer, ekipę produkcyjną, to jeszcze znajomych z Dodą. Ja na miejscu tych przyjaciół bym powiedziała, Doda, albo odwołujesz to spotkanie, albo pojedź i przekonaj się. Jeżeli nie będziesz się dobrze tam czuła, to po prostu przerwij randkę. Nikt tam ci nie każe siedzieć 3 godzin. Ale nie kurde, że no pojedziemy z tobą. To jest jeszcze słabsze. No jestem zła na Dodę, bo ona naprawdę już robi jakiś progres. Zaczęła rozkminiać jakieś swoje schematy myślowe. Koleś już jest załamany. On widzi i myśli, serio? Wzięłaś jakiś typów na randkę? Hi, I'm Dora. Michael. Nice to meet you. Yeah, to my friends. Nice to I took my friends with Hi, me. I'm I hope Damien. You're okay yeah. with that. Yeah, yeah. Hi, nice to meet you. Because I'm a little bit shy. Olivia. Olivia and Damien. Cool. Yeah. It's very nice to meet you. Is it okay to hide? Ale jest niezręcznie, Jesus. Ja chyba wstanę i sprawdzę, czy to się nagrywa. Jeszcze się nagrywa. Ta randka dopiero się zaczęła, a ja bym chciała, żeby już się skończyła. What are you doing in Poland? It's for me? W ogóle tak chciałam powiedzieć, że to jest ciekawe, że my mamy trochę inne charaktery, jak mówimy w innym języku. Nie wiem, czy zauważyliście. Not open right now? Not right now, yeah, yeah. Wait, funny things in there, and then it gets... There's a few jokes inside. Oh, but... I love jokes. Show me, please. I'm gonna read it in my mind. Okay, that's fine. Okay. And then because you can probably pick it's one more you... private. To jest dość niezręczne, żeby czytać taką kartkę przy osobie, która ci ją wręcza. Ja zawsze zostawiam takie listy, kiedy jestem sama. How old are you? 48. 48? Oh, you look pretty good. What do you like to do for working out? Like you're in great shape, so what? Ci znajomi Dody siedzą naprzeciwko tego typa, tak jakby oni mu robili casting, czy on może się z nią spotkać. Straszne to jest. Michael przede wszystkim jest dojrzałym mężczyzną. On ma 48 lat. Więc to już jest facet ukształtowany. Po drugie mnie nie zna. Because you know, I'm like celebrity. I'm very famous here in Poland, right? Yeah. You live in California, right? Yeah. I to jest mega plus, że Michael jej nie zna, ponieważ nie patrzy na nią przez pryzmat tego, że jest znana. Do you think you could move to Poland? I don't think I can move to Poland. Oh. Nie wiem, czy to jest dla niej do końca okej, bo mówiła, że nie chciałaby mieszkać w Warszawie. Jednocześnie, no jeżeli koncertuje w Polsce i śpiewa po polsku, głównie, to jednak ta Polska jest istotna, jest w jej sercu, tutaj ma też rodzinę. Po prostu widzi dziewczynę i tyle. Aha. To bardzo dobrze, bo ja przez ostatni jakiś tam czas uznałam, że ja będę tylko i wyłącznie spotykać się z ludźmi z zagranicy. Właśnie, żeby oni nie czerpali profitu z bycia ze mną. Do you do drugs? Mm-mm. Not at all? Or I like alcohol. Never. You like alcohol? Yeah. Like to have drinks. Like how often? One or two drinks a day. Oj, oj, oj. Skreślony, do widzenia. Pa, pa. To była najkrótsza randka w tym programie. One or two drinks a day? Me! A day? Jestem załamana tym alkoholem. Wszyscy chleją. Nie wiem, co mam zrobić. Pójdę do klasztoru. Jest to zawsze opcja, nie? Tak jak powiedziałam, zawsze będzie jakieś ale. Nie spotkamy osoby, która tak stuprocentowo pokryła się z naszymi potrzebami. I wiecie, dlaczego to dobrze? Bo z taką osobą byłoby tak nudno. Z jednej strony szukamy ideału, ale z drugiej strony nikt z nas nie chce być z takim ideałem. Are you kidding me right now? No, probably that's what I have. Every single day you are drunk.
No. Yes. Did you try don't drink at all? Of course, all the time. And how was it? Boring? No, it's fine. I would say I'd go like 3 days with drinks and then 1 or 2 days no drinks. I like every alcohol. That's why I don't drink alcohol at all. Oh, I like that. Jesteśmy na 10 randce, zostały nam 2. Jest 50% szansy, że w ciągu tych następnych 2 randek będzie ktoś wart uwagi na następne spotkanie. Wydaje mi się, że ma szansę na drugie spotkanie, ale być może się mylę. So are you familiar with this? Familiar? Yeah. With love languages? Yeah. Ja zastanawiam się, czy on naprawdę szuka tutaj kobiety, takiej na stałe, czy po prostu również dla niego to jest przygoda, może seks, nie wiem. I think I have a problem with express my feelings. Well, I think you should take your time, right? And not open right away. I need my time. Yeah. For sure. And then I'm very open. Yeah. But... Czy to są suplementy Dominika Rupińskiego? Today is not my day, for sure. Take a few. I'm gonna feel like more calm or yeah, more... Yeah, more calm. Like active. No, more calm. Okay, I need... Like kind of like a shot of gin or something like that. Oh, yeah. Oh. It's like that. Ja nie wiem, czym on ją faszeruje, ale boję się. Czy ona powinna to brać? Dildo, I knew it! Small one. Like anal. No i też sam fakt, że on to przygotował te prezenty, do każdego z nich był do list długi, opisujący jego kontakty z babcią, jakie on lubi sporty uprawiać. No nie wiem, jak Doda się zapatruje na takie prezenty, ale ja się nie czułabym komfortowo, dostając dildo, a obok dołączony liścik o jego babci. What? Ja przychodzę do domu, wyciągam. Ja patrzę na dno z tej torby. 4 metry skórzanego. Kajdanki dostałaś. Tak. Ja wiem, no to ładny komplecik. Ja lubię ostry seks. Idziemy do toalety, zaraz wrócimy. Well, why you are doing it? Idźcie. Tak, tak. Idźcie sobie, naprawdę. Przepraszam, to jest takie niemiłe, ale muszę przesunąć kamerę, żeby w ogóle widzieć napisy. You mean this show? Well, everything, your progress. It's I don't growth. Have any progress right now. Yeah. I think I'm staying in the same very wrong position. A ja myślę, że Doda się nie docenia. Chociaż fakt, zabieranie ze sobą znajomych to jest taki krok w tył. Do you enjoy touch? What kind of touch? You know, when you're connecting with your partner. With whom? Example. With my partner? Yeah. Yeah, yeah. But not with the strangers. Right. Do you want to touch me? Of course. Now? No. Satisfaction. Here, let me see your finger now. Finger? Yeah, well, just your fingers like that. Wow, pierwszy raz mamy coś takiego. Koleś prosi ją, żeby podała rękę. Po co ja wam to tłumaczę, przecież widzieliście. I ten rodzaj dotyku jest bardzo wrażliwy, bardzo czuły i kurczę, trzymanie się za ręce jest według mnie mega intymne i mega zbliża do siebie. On jest nią bardzo zainteresowany i to widać. On z nią flirtuje, nawiązuje taki kontakt wzrokowy bardzo sensualny. Tyle, że obawiam się, że on patrzy na nią bardziej pod względem fizycznym. I nie wiem, czy tak naprawdę chce ją poznać. Wydaje mi się, że też obrał taką strategię, żeby się do niej zbliżyć podczas tego spotkania, a powiedzieć coś więcej o sobie na tych listach. Fizyczny dotyk. Jestem mega zablokowana. Nie lubię, jak ktoś mnie dotyka. Nie lubię, jak... Ja w ogóle nie dotykam, daj mi skoczyć kogoś. Ale jak kogoś kocham, to mi się jakby... Wroty... Puu! Tak otwarte. W ogóle chciałam pochwalić, jakie ładne mięśnie ma tutaj Doda. Tych. Ja tutaj mam nietoperze akurat takie. O, widzicie, jakie skrzydła mam? Ja też nie czułabym się komfortowo na pierwszym spotkaniu, gdyby mnie mężczyzna dotykał. Jednocześnie ona przyzwoliła na to. Ten fizyczny dotyk jest zarezerwowany tylko dla osób, które kocham. How long have you been in your last relationship? 19 years. 19 years? Wow. Yeah. Jesus Christ. That was marriage. We were together for 24 years? 25 years? 25 years. Who is it? It's your daughters? No. Oh, these are my daughters, yeah. Okej, czyli on ma córki. Pamiętamy, że był ten jeden kandydat, który przyszedł ze swoją córką na spotkanie, tylko że ona miała już chyba z 15 lat. Ciekawe, ile mają lat te córki. Yeah, the old one's like me and the young one's like mama. And you don't want to have a son? No, I'm not trying to have another kid right now. Okej, i to jest na pewno też na plus, bo te córki, jak rozumiem, mają też z 18 lat czy coś. Doda mówiła, że ona nie chciałaby mieć dzieci i że nie widzi się w roli matki. Ciekawa jestem, jak zapatruje się jednak na to, żeby być czyjąś macochą. Próbowałaś go w różny sposób okiełznać, o tak można by było powiedzieć, czyli trochę zdominować. Moim zdaniem Doda tak bardzo nie chciała go zdominować. Całkiem nieźle jej poszło. Także ja bym tutaj Dodę pochwaliła. A co? Co mi sugerujesz? Wycofaj się z takiej aktywności. Słuchaj, zasada 5 sekund. No. Chcesz coś powiedzieć?
i liczysz 1, 2, 3, 4, 5. I wtedy dopiero mówisz. Zobaczymy, czy będzie to stosować. Ja się boję, że nie będę miała 4 kandydatów. No, ja też się troszkę boję, bo póki co to takich 2 widzę. Koniarz, ginekolog. Ten ma szansę, moim zdaniem, ma szansę. Leszek, chodź no to na randkę, to cię wezmę. Ja nic nie mówię, ale myślę, że Leszkowi to sklebiło. Dostałam od was trochę ciekawych materiałów. Na stronie radioz.pl mamy artykuł o Dodzie. Uczestnik komentuje randkę, zmontowane na jedno kopyto. W programie wyraźnie było widać, że rozmowa się nie kleiła. Wokalistę przeszkadzało m.in. podejście mężczyzny do swojego ciała i fakt, że otwarcie przyznał się do jedzenia fast foodów. Ja nie uważam, żeby randka im się tak nie kleiła. Z tego co pamiętam, to Doda powiedziała, że przez pierwszą część randki to uważała, że jest to pierwszy facet, z którym poszłaby na ponowne spotkanie. Tymczasem sam uczestnik w rozmowie z portalem Plejada ocenił randkę inaczej i skrytykował montaż odcinka. Myślę, że nas to nie dziwi. Pamiętajcie, że to są kamery, to jest montaż, mnóstwo rzeczy jest wycinanych. Montaż odcinka to jest jedyna rzecz, która mi się nie podoba. To była świetna przygoda, bardzo miłe spotkanie. Tak naprawdę to była 2,5-godzinna randka i de facto była bardzo miła. Rozmawialiśmy o rodzinie, o miłości, o głębokich rzeczach. Złapaliśmy też flow, a montaż pokazał tylko te 2 rzeczy, które się nie podobały. Zostało to zmontowane na jedno kopyto. I to jest w sumie kolejny raz, kiedy czytam o tym montażu. Najlepiej jak było, wiedzą sami zainteresowani. Kolejną rzeczą, którą chciałam wam pokazać, jest Instastory od Łukasza. Łukasz jest ginekologiem i wystąpił w bodajże 4 odcinku. Jak się dostałeś do programu i czy rzeczywiście organizacja randki, pomysł był twój? I Łukasz odpisuje. Udział w programie nie był moim pomysłem. Chyba nigdy sam bym na to nie wpadł. Do programu zostałem zaproszony. I z jednej strony troszkę mnie to zaskoczyło, że on był zaproszony, a nie sam się zgłosił, ponieważ okej, mamy programy typu Top Model, gdzie produkcja szuka tych modeli poprzez na przykład Instagrama, ale w tym przypadku myślałam, że TVN po prostu ogłosił, że szukają chętnych i na przykład ludzie się zgłaszali wypełniając ankiety. Tak założyłam, bo wydawało mi się to dość sensowne. Niemniej jak widać, może nie wszyscy, ale jakaś część osób była zapraszana i wybierana. Jestem bardzo ciekawa, na jakiej podstawie. Być może na przykład Łukasz ma kogoś znajomego z produkcji. Ostatnią rzeczą, którą chciałam wam pokazać i w sumie sobie też, bo jeszcze tego nie oglądałam, jest wywiad z reżyserem. Pan psycholog powiedział, że w ogóle Doda jest bardzo nieufna. Tak, jest bardzo nieufna, ale wiesz co... O, czyli tak jak powiedziałam jeszcze jakiś czas temu, tak mi się przynajmniej wydawało. Ten program trochę pokaże dlaczego, trochę bardzo. My nie znaliśmy całej prawdy. My za szybko ją zawsze ocenialiśmy. Jak ja bym był Dodą, też bym był nieufny, nie ufałbym ludziom. Doda nie ukrywała, że nie była zadowolona z wyboru tych pierwszych partnerów. Widzieliśmy 2 randki. No właśnie, kto był odpowiedzialny za takich, a nie innych panów? I to jest coś, co mnie bardzo interesuje. Na jakiej podstawie dobierani byli ci kandydaci? I jak wygląda w ogóle etap castingowy, o ile można powiedzieć, że był casting? Wiesz co, mieliśmy fantastyczny casting. Mieliśmy zespół ludzi, który wyszukał tych kandydatów. Rzeczywiście dochodzi w pierwszym odcinku do ogromnego nieporozumienia. Jest to nie tylko nieporozumienie z psychologiem, ale w ogóle z produkcją. Doda w momencie, kiedy wyszła z drugiej randki, tylko szukała wzrokiem, gdzie ja jestem. Powiedziała, co to jest, co to jest za kabaret? I że ona kończy ten program i jutro nie przychodzi do pracy. Jedyne, co ja mogłem zrobić, to przełknąć linę i poprosić, powiedzieć, że nie będę z tobą rozmawiał. Doda, masz to wszystko opowiedzieć jutro Leszkowi, psychologowi. Wtedy to ma jakiś sens, wszystko to, co nagrywamy, prawda? A z czego wynikało to nieporozumienie? Doda w pierwszym odcinku mówi, że ona fajnie, to mogą być różni mężczyźni. Jest to obojętne, kto to będzie, pod warunkiem, że będą spełniali 3 cechy. Że będą mieli piękne zęby, że będą przystojni i wysportowani. No jak dobrze wiemy, im dłużej trwał ten program, tym więcej cech się pojawiało w głowie Dody i też dzieliła się większą liczbą przemyśleń. Coraz więcej minusów wyszukiwało tych facetów. Ja o tym ostatnio mówiłam, o tej checkliście, o takim lęku przed bliskością. Przy czym okazało się, że wysoki to nie 1,80 m, tylko 1,85 m. Mieliśmy takie założenie, że nie chcemy dać Dodzie tego, czego ona chce, ale tego, czego ona potrzebuje. My chcieliśmy dać jej 12 facetów, których ona się przejrzy jak w lustrze, bo chodzi o to, żeby ona zrozumiała siebie. No i też o tym mówiłam, my wszyscy jesteśmy lustra. Także pod tym względem, nawet jeżeli ci faceci totalnie byli niedopasowani, to Doda mogła wyciągnąć jakieś wnioski o samej sobie. Mieliśmy ją zaopatrzyć w narzędzia, żeby spotkała miłość w tym programie, albo w ogóle w późniejszym swoim życiu. I my chcieliśmy jej dać, podstawiliśmy jej, mówiąc brzydko, 12 mężczyzn, którzy mieli być jak gdyby odzwierciedleniem 12 aspektów jej osobowości. Wow, aż mnie ciary przeszły, Jesus. No nie wiem, co o tym myśleć.
Dobra, ja już wiem, co o tym myśleć. Ja nie mam dwóch osobowości, ja mam więcej. Jestem Klaudią, jestem Klaudelizą, jestem Klauditą, Klaudozą, Skoliozą, Paradontozą. Jest bardzo bogaty, ktoś jest bardzo wesoły. Jeden był wybitnie inteligentny chłopak z drugiego odcinka, z pierwszego odcinka, z drugiej randki. Był chłopakiem, był geniuszem. Miał bardzo wysokie IQ. No właśnie, ale Doda tutaj zarzuciła drugiemu panowi, że chce ją wykorzystać. Wiesz co, naprawdę jest pośrodku. My rejestrowaliśmy odczucia Dody. Czy chłopak chciał ją wykorzystać, znajomość z nią, albo w ogóle udział w programie, żeby pokazać coś swojego? Nie sądzę, wierzę, że nie. Natomiast, tak jak powiedziałeś wcześniej, Doda jest na tyle nieufna i tyle osób chce ją wykorzystać w każdej godzinie jej życia, że to jest jej naturalna reakcja. Na koniec mam też artykuł z faktu, tak, z faktu. Przystojny ginekolog rozgryzł Dodę. Ma oczy skrzywionej kobiety. Zaś wrogu Rosjanie z Mazur, wstyd nam za Putina. Co skłoniło przystojnego ginekologa Łukasza do udziału w programie? Fakt poprosił lekarza o wyjaśnienia. Samo pójście na randkę z Dodą nigdy nie było moim marzeniem. Skoro jednak zostałem do programu zaproszony, to stwierdziłam, że będzie to świetna okazja, żeby ją poznać. Zobaczyłem w jej oczach, że jest bardzo skrzywdzoną kobietą. Być może powinna więcej uwagi poświęcić pozytywnym cechom swoich partnerów. Ja czuję jakiś błąd w Matrixie, ja powiedziałam o tym, że ona szuka tych minusów u partnerów, a on mówi, że powinna się skupić na pozytywach. Nic dziwnego, że tak mówi. Doda w programie przed kamerami skrytykowała jego krzywy zgryz. Dobra kochani, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Jesteśmy już prawie na końcu. Zostały nam dwie randki. Ja wam dziękuję za obejrzenie, dziękuję również moim wspierającym za wsparcie tego kanału. Zapraszam na moje social media, Instagrama, TikToka, na podcast Pechowelowe, a także na Twitcha. Ściskam cieplutko, bez odbioru.